Leśnica to wyjątkowo urokliwe osiedle o bogatej przeszłości. Jej początki sięgają prawdopodobnie czasów rozbicia dzielnicowego. Nazwa Leśnica po raz pierwszy pojawiła się w 1201 roku. Miejscowość należała wówczas do książąt z dynastii Piastów i to właśnie za ich panowania przeżywała największy rozkwit. W XIV wieku Leśnica uzyskała nawet prawa miejskie. Dobra passa nie trwała jednak zbyt długo. Wkrótce miasteczko zamieniło się w wieś, którą w 1633 roku, w czasie trwania wojny 30-letniej, Szwedzi spalili i zrównali z ziemią. W XVIII wieku Leśnica straciła prawa miejskie. Drugie życie, w połowie XIX wieku, przyniosła Leśnicy kolej. W 1844 roku miejscowość uzyskała połączenie z Wrocławiem i od tego czasu rozpoczął się w dziejach Leśnicy okres renesansu. Jak grzyby po deszczu zaczęły rosnąć piękne wille, niewielkie domy i prywatne kamienice. W 1928 roku Leśnicę włączono do Wrocławia. Były tu szkoły, działało towarzystwo sportowe, a nawet przypałacowy teatr. I znów czas prosperity przerwała wojna. W 1942 roku w Leśnicy uruchomiono pod obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Druga wojna światowa oszczędziła Leśnicę. I dziś jest ona jednym z piękniejszych wrocławskich osiedli.